Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Paweł i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak w prosty sposób skonfigurować maszynę wirtualną w tym wypadku VirtualBoxa Klikamy new i wybieramy nazwę naszego systemu operacyjnego jeżeli chcemy zainstalować Windowsa wpisujemy Windows, jeżeli Linux to Linuxa. Jest to bardzo ważne ponieważ jeżeli wpiszę Windows to z, wersji, z zakładki wersje nie będę mógł wybrać żadnego innego systemu poza Windowsami po wpisaniu Linux nawet nie muszę całej nazwy wpisywać. On automatycznie wykrywa, że chcę zainstalować Linuxa. W tym momencie mogę wybrać wszystkie edycje możliwe Linuxa. Dzisiaj, że zainstalujemy, a raczej skonfigurujemy maszynę pod Ubuntu, także wybieramy Ubuntu. To jest jedyna różnica w całej konfiguracji, a mianowicie wybranie tutaj systemu operacyjnego, a później wszystko, w obojętnie jakim systemie, robi się identycznie. Wybieramy nazwę Linux i klikamy dalej. Ważną wskazówką jest to, że jeżeli chcecie instalować systemy na maszynie wirtualnej to najbardziej opłaca się instalować wersje 32-bitowe Wersje 64-bitowe czasami są niestabilne a 32-bitowe zawsze działają jak należy W tym okienku wybieram ilość pamięci RAM jaką chcemy przydzielić do naszego systemu Jeżeli przydzielimy więcej będzie on mógł płynnie działać, ponieważ przydzielamy w tym miejscu pamięć RAM Ja przydzielę jedynie GB pamięci, ponieważ na cały system mam 4 GB Niestety nie ma mi za dużo, także gigabyte powinien starczyć. Wybieramy Create Virtual Disk, a w następnym oknie zostawiamy domyślnie, czyli Virtual Disk Image. W następnym oknie zostawiamy znowu tak samo jak jest, czyli dynamiczny dysk. Tutaj nadajemy nazwę naszemu dyskowi. Może on zostać taka sama jak nazwa systemu lub możemy dodać na przykład słowo dysk. Wybieramy tutaj ilość miejsca, jaka zostanie przydzielona do naszego systemu. 8 GB to jest całkowite minimum, ponieważ sam Ubuntu waży jakieś 5 GB. Ja wybiorę około 15. Klikamy Create. W tym momencie możemy edytować nasze ustawienia systemu i tym się teraz zajmiemy. Przechodzimy do zakładki Settings. W pierwszym okienku nic nie zmieniamy. W drugim możemy zmienić jeszcze ilość pamięci, jaką przydzieliliśmy. W każdym momencie możemy to zrobić, nawet po zainstalowaniu systemu. W trzecim możemy wybrać ilość pamięci wideo, ta, która mamy wbudowaną w kartę graficzną. W kolejnym wybieramy miejsce, w którym jest nasz system. Klikamy na pustą płytkę z napisem Empty. Klikamy płytkę w tym miejscu i wybieramy Choose Virtual Optical Disk Image File. I wybieramy obraz systemu. Jeżeli chciałem zainstalować Windowsa, to musiałem wybrać obraz Windowsa. W moim przypadku będzie to Linux 15.10. W następnym okienku nic nie zmieniamy. I teraz ważna rzecz. W tym okienku, jeżeli chcemy, aby nasz komputer był fizycznie podłączony do sieci, czyli był widoczny w sieci, mógł łączyć się z internetem, i żeby można było na nim standardowo otwierać strony internetowe, wybieram połączenie Bridge, a następnie naszą kartę sieciową. Jeżeli chcemy, aby komputer widział się w sieci tylko pomiędzy systemami zainstalowanymi w VirtualBoxie, czyli w tym miejscu, jeżeli zainstalowalibyśmy kilka systemów i chcielibyśmy, żeby każdy z nich widział się razem, to wybieramy NAT Network. W naszym przypadku jednak chcemy, aby nasz system łączył się standardowo z internetem, więc wybieramy połączenie mostowe. To wszystko, co należy skonfigurować. Klikamy OK. Teraz wystarczy kliknąć Start. A uruchomi się standardowo instalacja systemu, który wybraliśmy. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to zasubskrybuj, daj lajka. Napisz jakiś komentarz. Na razie. Cześć.